Kaszubski ulokowany jest na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego. W czasie II wojny światowej prawdopodobnie chowano tutaj żołnierzy Wehrmachtu. Po wojnie teren został zasypany i powstało coś na kształt parku. Władze miasta w ramach programu Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa postanowiły zadbać o teren w szerszym aspekcie. Przede wszystkim ma być przejrzyście i bezpiecznie. W tym celu przeprowadzono ankiety, gdzie swoje zdanie mogli wypowiedzieć mieszkańcy grodu Wejhera. Na podstawie ankiet studenci architektury Politechniki Gdańskiej stworzyli kilka, a dokładnie 32 koncepcje. Wybrane zostały dwa projekty i na ich podstawie trwa omawianie ostatecznej koncepcji odmienionej wersji Parku Kaszubskiego. Po wyłonieniu wersji finałowej zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, prace rozpoczną się wraz z początkiem 2020 roku. Na realizację pozyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.